Witam Państwa, nazywam się Sławomir Majda, wspólnie z panią Agnieszką Miller, z Konradem Jaszowskim i Karoliną opowiemy teraz o raku, chorobie raka u zwierząt. Mamy, proszę Państwa, no, bardzo szerokie spektra jasnowidzących osób o różnych talentach, ale pracujemy podobnymi technikami. My ze wszystkim idziemy do Boga, mówimy: Panie Boże, no, jest tak i tak, jakbyś był uprzejmy powiedzieć nam. O, na przykład tutaj mam złotą monetę, czy to na pewno jest czyste złoto, to akurat można sobie sprawdzić, ale czy no nie ma jakiegoś złodziejskiego w tym działania, że no, kupiłem od złodzieja, czy no, żeby to było wszystko uczciwe. Pytamy o wszystko, stany zdrowotne, pytamy o własne choroby, cudze. No, trafi się czasem ktoś w grupie nowy, kto przyjdzie i powie, że no, przyszedł z jakąś dolegliwością. Wtedy my się tym zajmujemy grupowo, o ile ktoś ma czas i chęci. Tak? No, nie wszyscy przecież, nie ma tu jakiegoś obowiązku uczestniczenia w takich działaniach. I pojawił się temat choroby raka u zwierząt. W moim przekonaniu, ale na pewno grupa nasza tutaj też podziela moje zdanie, że choroba raka u zwierząt jest dziedzictwem chorób raka u ludzi. Czyli dusze inkarnujące jako pieski, nawet rybki akwariowe, koty, no, zwierzęta, konie, które mają chorobę raka, a zdążyła się rozwinąć z uwagi na długość życia zwierzęcia, mogły mieć to, gdyby inkarnowały jako ludzie, ale inkarnują jako zwierzątka i mają. No i Karolina jest tutaj najlepszym dowodem, bo ciężko przeżyłaś emocjonalnie chorobę twoich kotów z 2020 roku, one pomarły i ciężko przeżyłaś, pamiętam, ich odejścia, one nastąpiły w ciągu kilku miesięcy. Opowiedz może o tym, no może jeszcze inaczej. My rozmawiamy z duszami, proszę Państwa, własnymi i tak jak tu siedzimy przed kamerą, to możemy rozmawiać z duszami osób, które tu siedzą, praktycznie z dowolną postacią na ziemi, duszą dowolnej postaci na ziemi i też no, z duszami zwierząt, taka jest prawda. To są te same dusze, które możemy gdzieś pamiętać, nasze tam jakieś inkarnacje miały z nimi kontakty w ciałach ludzkich, a teraz no, zdarzyło się, że tam piesek czy kotek no, pojawił się jako zwierzątko. No i wracając jeszcze do tych rozmów ze zwierzętami, widzimy siebie jako osoby normalne, niewymagające leczenia, zabiegów medycznych, no po prostu widzimy dusze, tak? A czy to są dusze zwierzęce, czy ludzkie, roślinne nawet, no nie ma jakiegoś wielkiego dla nas znaczenia. Dusza po prostu to dusza. I Karolina rozmawiała ze swoimi duszami, przepraszam, z duszami swoich zwierzątek. No to opowiedz to, co możesz powiedzieć. Bardzo proszę. Czyli przede wszystkim miałam dwa koty, kotkę i kota. I w krótkim czasie zaczęłam widzieć ich duszę i słyszeć ich duszę. I te dusze, powiem tak, pół roku przed swoją śmiercią zaczęły opowiadać mi, że one odejdą. Ja nie wierzyłam, oczywiście w płacz, no, że kot mi tu już mówi, że on odejdzie. A ja mówię, ale dlaczego? No i zaczęliśmy rozmawiać i okazało się, że to były wcielenia, poprzednie wcielenia tych dusz były duszami żołnierzy, którzy jakby chcieli odpokutować swoje winy. Koty dosyć długo te dusze też, no powiem wprost, oszukiwały, że jest wszystko okej. To też, żeby nie było, że dusze zawsze mówią prawdę, czasem po prostu mówią, że no jest okej, a tak naprawdę już jest bardzo źle. I opowiadały, jak już zaczęłam drążyć temat, żeby nie kłamały, żeby mówiły prawdę, no to zaczęły opowiadać, co naprawdę im jest. Oba zeszły na raka płuc, obydwa w krótkim przedziale czasowym, pół roku jedno, pół roku drugie. Bardzo się męcząc przy tym, jakby dusza, czyli
szybko wykryliśmy i szybko zareagowałam, natomiast mimo wszystko w tym krótkim odcinku czasu była duża męczarnia, więc jednego kotka musiałam uśpić, drugi kot zmarł śmiercią naturalną w ciągu paru dni. Tak szybko to po prostu poszło. Od wykrycia tego raka do śmierci. I te dusze często do końca mówiły, że wszystko jest okej, okay, że będzie dobrze, a później widziałam samobiczowanie się po prostu tej duszy. Ale przede wszystkim też raka widziałaś, tak? Widziałam raka, tak, i ten rak to był przede wszystkim wąż rakowy, czarny, który obwinął się wokół płuc. Doprecyzujmy dla tych Państwa, którzy nie wiedzą, o czym rozmawiamy. Rak to rak, ale przyczyna przy raku zawsze są węże rakowe. Takie astralne stworzenia dokładnie wyglądają jak węże. One też mają własności hipnotyczne, to tak przy okazji. One niszczą gruczoły dokrewne i żerują tam w miejscach, gdzie jest rak. I to widziałaś, tak? Tak, widziałam węża rakowego. Tylko one były dziwnie usadzone, bo to były dwa, u jednego kotka były dwa, u drugiego był owinięty wokół płuc, a u jednego były dwa zawinięte w taki hak jakby w płucach. Więc te płuca szybko się napełniły po prostu wodą i w ciągu paru dni te kotki zmarły. A powiedz mi jeszcze raz, bo to nie wiem, czy to wybrzmiało dobrze, czy one wiedziały, że mają raka? Tak. Wiedziały, czyli świadomie zwierzęta, no ale chciały jakiejś pomocy medycznej, nie wiem, operacji, czegoś, prosiły cię o taką pomoc, nie. Żeby, no nie. Wręcz ukrywały do ostatniej chwili, że coś mają, mówiły tylko, że umrą, ja myślałam, że nie wiem. Przepracujecie, tak? I się tak, udało. Tak, że przepracujemy, bo my cały czas pracowaliśmy ze wzorcem. Ja pamiętam, że jeden z kotków, Malusiek się nazywał, pamiętam, że no to może do lekarza pójdziemy, a on mówił, że w sensie jego istota astralnie mówiła, że to nie ma sensu, że i tak umrze. Tak, że nie mamy się co starać, więc po prostu zawinął się w krótkim czasie. Do ostatniej chwili chodził, wszystko było ok, nie było żadnych oznaków i później nagle usiadł i musiałam szybko biec do lekarza. A okazało się, że ma właśnie raka i że płuca są już zajęte wodą. Po prostu oszukiwał do ostatniej chwili. A lekarz diagnozował, on wiedział o tym raku coś? No tylko, że ja sobie zdaję sprawę, że u kota czy tam pieska, który jest mały, no jak się pójdzie, powie, panie, bo mi kot czy pies powiedział, że to pan masz, że on ma raka, to, no, to raz no, jest to źle widziane przez lekarza by było, tak, zwierzęcego. Ale czy to napomykałaś coś tam, że może być rak albo coś w tym guście? Nie napomykałam, bałam się, że źle widzę. Bałam się, że no po prostu nie mieściło mi się w głowie to, że kolejny kot może się wykończyć na tą samą chorobę. A ustaliłaś przyczyny? Opowiadali ci, co było przyczyną? Może nie dokładnie musisz opowiedzieć, ale... Nie, ustalono, że właśnie był rak płuc, który spowodował napełnienie się płuc właśnie wodą. Nie, przyczyna karmiczna, bo to są dusze... A, to tak. Mówiły koty. Chcę powiedzieć, obydwa koty miały wcielenie duszy w SS. Niemiecka z... Tak. Ale to wyszło przede wszystkim już po wszystkim, tak? No. Tak jakby nie chciały być może się ujawniać tak za bardzo, tak? Ale już tam po śmierci wyszło, nie? Tak, i to jest bardzo dziwne, że te dwie dusze bardzo późno to ujawniły i przychodziły również do mnie, gdzie te dwie dusze tych kotów przychodziły do mnie na modlitwy, na intencje. I te dusze w zasadzie chciały uzdrowienia. Bo cały czas ze mną rozmawiały, że one chcą uzdrowienia, że może się uda. Także być może one nie były do końca przytomne, że każdemu podawały inną... Nie. To było fałszywe podawanie fałszywych. Ja bardzo przykro i bardzo mocno przeżyłem śmierć dwóch osób na raka. Były 100%, ja nie wiem, od lat na tych filmach moich to mówiłem o 100% uzdrowieniu wszystkich, którzy poszli tymi technikami. I umarło dwie osoby w formie pokuty albo zadośćuczynienia dla ofiar, czyli pokazanie śmiercią bolesną,
ofiarom no, no, dosłownie zadośćuczynienie, tak? Że osoba ludzka, no w tym momencie jeszcze dwa zwierzątka, o których tu mówimy, umierają w boleściach, żeby pokazać jako zadośćuczynienie dla ofiar, ale z ofiar III Rzeszy. I teraz sytuacja jest taka, że no my tu żyjemy w Polsce, gdzie te interakcje z III Rzeszą były. Natomiast jeśli popatrzymy w tej chwili na przykład na Ukrainę, to co się dzieje, no mamy 2023 rok, 1 stycznia akurat dzisiaj, no to tam trwa wojna, zginęło kilkaset tysięcy osób po obu stronach, jest ogrom strat. Pytanie dlaczego? No również trzeba by było sięgnąć i można domniemać tutaj jakichś tematów też około III Rzeszy. Jakby dogrywka może III Rzeszy tutaj, no ktoś zadał sobie trud, żeby po pierwsze zgromadzić na Ukrainie ofiary, a po drugie, po drugiej stronie zgromadzić no tych, którzy no, mają jakieś przeciwne zdanie niż ofiary na Ukrainie. To jest jeszcze inna sprawa. Wracając do zwierzątek, omówiłaś, Karolina, już temat? Chyba tak, czyli tam, no tak jak mówię, problem był w tym, że te dusze kłamały do ostatniej chwili i to był problem w taki, że zwierzęta jako takie trzymały się ok, i nagle z dnia na dzień zwierzęcia nie ma, tak, po prostu żadne badania krwi nie wykazywały nic, dopiero takie sensowne USG płuc. Okazało się, że po prostu kot umiera. No, robiłam regularne badania krwi, moczu i nic. To samo u tych dwóch osób, które zmarły na raka. No, teoretycznie wszystko było ok. Czarne płuca, owszem, czarne energie, to było widać, że tam jest czerń, ale ja myślałem, że to jest covidowa. Natomiast, bo to akurat no, widzimy też covid, no mamy takie umiejętności. A tu no, nie szło tego ujawnić. Gdyby dusze chciały, to osoby by żyły do dziś. I tak samo te kotki. No one były już wiekowe, to też prawda, bo to tam 19 lat chyba, ten drugi, nie? 17 obydwa zmarły. W wieku 17 lat. No to też piękny wiek dla zwierzęcia. No tak, tylko że jakby widziałam duszę, zwłaszcza tego drugiego kotka, chłopca, no to biczowała się podczas no, eutanazji u weterynarza, że ona jest winna i ja w ogóle mówię do niej, co ty robisz, a ona po prostu w obłędzie była jakimś, w jakimś takim amoku. Tak, ale decyzja o raku, człowiek hoduje raka z 5 lat, to jest takie minimum. Można szybciej, no można, jak jest ktoś ekspres chce, to można szybciej, ale samo rozwinięcie raka do tego do tej czwartej fazy, gdzie już, że tak powiem, nie da się tego zatrzymać, no to trwa. To nie jest tak, że to się hoduje w tydzień. To często ludzie mówią, o tam zabrało osobę w miesiąc, czy dwa, czy w tydzień. Nie, to tak wygląda ostatnia faza, gdzie już osoba poszła, a wszystko zjedzone. No to zupełnie inaczej wygląda, tu jak się patrzy z tej dłuższej perspektywy. Agnieszko, a ty nie miałaś takich... Ale ja powiem tak, pamiętam pierwsze spotkanie z twoim pieskiem, on jeszcze żyje, z tego co pamiętam, z tego co wiem, to widziałem jak on chodzi w kąży, nie? Ale no, po prostu miał taką chęć, żeby pokazać, że jest osobą, że dusza inkarnuje, no, ma jakieś takie preferencje chrześcijańskie, no bo kąża ewidentnie była kapłana, czy tam jakiegoś, no może ministranta kościelnego, to tu ewidentnie było widać. No a teraz sobie podkreślała tą służebność, no akurat w inkarnacji psiej. Ale nie widziałaś u swoich zwierzątek takich bliskich gdzieś, natomiast no, analizowałaś jakieś przypadki, byśmy się celowo umówili. Możesz opowiedzieć, jak to widzisz u zwierząt? Tak, u zwierząt, gdy był rak mózgu, bardzo często widziałam małe, duże wężyki, czarne zaczepki,
klecy. Ale astralne, mówimy astralne. Dla widzów sceptycznych mówimy o światach astralnych. Czyli tam, gdzie jest rak, zawsze jest wąż astralny. Nie. Zdarza się, że nie ma. Albo jest odwrotnie. Jest wąż, a nie ma raka. No ale to gdzieś się potem spotyka. Dobrze, przepraszam. Kleksy wyglądające jak meduza, dyski poprzeczne, ze zwierząt z reguły spływała czarna energia. Natomiast przy raku kości na przykład widziałam stare pajęczyny na tych kościach, a na nich czarne pająki. I również spływały ze zwierzątka czarna energia. I też były węże, wężyki. A pająki z jakiej racji? Nie wiem, czarne pająki i te kości były połączone takimi starymi sieciami, starymi pajęczynami. Przy raku kości. Przypomniał mi się, przepraszam, to śmieszne trochę dla mnie, jeździliśmy z Andrzejem, kolegą, do sauny czeskiej i tam któregoś dnia był pan, no to ja pokażę z przodu, ale on miał, nie pamiętam już chyba, a może i z przodu miał, ale tak, o, załóżmy, na takim obszarze pajęczynę z pająkiem. No, w tatuaż. No ja się tak patrzę, mówię, ale wiesz co, Andrzej, temu panu, to ten pająk, to się jakoś rusza, on tam chodzi po nim, nie? Przecież to jest tatuaż wydziergany i no, nie ma możliwości. Ale to było jakieś takie otwarcie na jasno widzenie. No i kolega mówi tak, no ma, ale mówi, zobacz jeszcze, że ma tam kilkanaście małych przy nim, nie? No tak wysiliłem się. Faktycznie coś takiego było. I do tej pory nie mam pojęcia, co te pająki robią, bo w domu często ludzie hodują sobie pająki, ale takie większe, no powiedzmy wielkości taburetu. To też już widziałem. Czasem nawet stołu. W świątyni w Krzeszowie po suficie chodzi taki wielkości, no biurka komputerowego. Astralny, tak? No. Ale przeznaczenie tego, co one, podejrzewam, że nie jedzą słodkości ani owoców, tylko żywią się czymś jako drapieżniki. Ale jak? Co? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jaki jest sens właśnie tych pająków. Karolina, coś kojarzysz? Konrad? Właśnie nie, ja widziałam też te pająki, jak Agnieszka kiedyś mówiła, to widziałam. I widziałam w różnych kolorach, czarne, białe, nawet z jakimiś znakami, ale co oznaczają, nie wiem. No właśnie. Ale to jeśli jest pająk, to jest żywa istota, tylko że w astralu. No to ktoś musi ją karmić. Jeśli jest, bytuje, załóżmy we mnie czy na mnie, to ja muszę to żywić. Tak, on się żywi czymś, zjada, nie wiem, gruczoły dokrewne, od środka bierze energię z czakramów, z czegokolwiek. Jest to pasożyt wtedy. A pamiętamy, pająk jest drapieżnik. Chyba, że są też, one w jakiś sposób mogą być, wyjadać węże. No może ktoś sobie coś takiego ściągnął, że no, w przekonaniu, że poradzą sobie z wężami astralnymi. Nie. A mi się to bardziej skojarzyło, na przykład te białe pajączki, skojarzyło mi się z rakiem szpiku kostnego. Albo białe robaki też. Białe robaki, takie jak od much, to wyżerają szpik kostny. Ja widziałem w tych miejscach na przykład, wyżerają szpik kostny, takie larwy much, maleńkie, przy stwardnieniu rozsianym. Nie, przy... Kurde, ja nie pamiętam. Przy białaszce. Ale widziałem węży. To nie jest choroba rakowa. Rak nie jest białaczką, to są dwie różne choroby i masz i robaki takie, mogą być duże, no bardzo duże te robaki, larwy much, one żerują inaczej jak węże, bo wąż ma pysia takiego z zębami, a ten idzie, no i inaczej je zupełnie, nie jest taki drapieżny, te larwy much. Co prawda larwy jednej muchy zjedzą pół świniaka w tydzień, to nie wiem czy wiecie, ale... No tu wygląda inaczej. Ludzie ze stwardnieniem rozsianym żyją długo, a rak jednak zjada szybko. Przez te węże, nie? Może pająki mają rolę jakąś inną, jakieś choroby może wywołują albo coś? No ale tu no, wyłapała, że przy raku widzi. To ja... Nie. Ja pamiętam, że kiedyś wziąłem sobie słońce, zrobiłem takie ćwiczenie, to jeszcze byłem ślepy jak kret. Pamiętam, ale... To mi jakoś wyszło. Wziąłem sobie taką wizualizację, a gdzieś 2000, może 2001 rok i w kanał czakrowy puściłem słońce, żeby oczyścić słońce. No po prostu kanał czakrowy. Takie mi coś przyszło do głowy.
No i chyba od dołu to musiałem puścić i nagle wyskoczył pająk gdzieś tutaj, że go widziałem go w tej przestrzeni, ale to słońce go dopadło i go spaliło. To była taka wizualizacja, ale ona miała swoją narrację, która nie wynikała z mojego prowadzenia tego, tak? To po prostu jakby zobaczyłem film, którego nie nakręciłem, o może tak. Czyli żyjątko jakieś żyło, a co ono tam robiło? Właśnie trzeba sobie zadać pytanie. No i skoro to mam, to ja to żywię, łącznie węże, robaki, no cokolwiek, pasożyty, plus pomijam mikroby fizycznie żyjące. Jeszcze coś, Agnieszka, widziałaś? Chciałam tutaj zaznaczyć, że było ciekawe to, że nie widziałam w ogóle raków, chodzących raków, bo się bardzo często raka widać. Ale tutaj mówimy o tym krabie takim. No takie kraby, nie, tutaj nie było widać, tylko węże. Może krab jest dawany, bo teraz Państwo mogą tego nie wiedzieć, przy raku, przy osobie chorej na raka, często widoczne są raki takie rzeczne. I wtedy, no, myśmy to odbierali, czy ja to odbierałem jako taką aluzję, a to nie masz raka, masz tylko kraba, a to był jednak, no osoby, akurat dwie osoby i one zmarły, nie? Z czymś takim widziałem, więc tu być może jest taka też sugestia do przemyślenia, tak? O sobie. Natomiast zwierzątka, no one jednak krótko żyją. No tak wygląda może poza końmi chyba i tam, nie wiem, słoniami, czy jakimiś innymi takimi, no długo żyjącymi, ale inne żyją krótko, więc tu może nawet nie zdąży się. A dobra, a raki, sutka i jąder u psów na przykład, kotów. Jak to widzicie? To spotykaliście na pewno. Mi się wydaje, że to jest szybsza ścieżka zgonu, ten sam problem, ale krócej trwający, i jeszcze cięższy, bo może być nieoperowalny na przykład u zwierzątek małych, typu kot właśnie, czy kocica, samiec, psa, no chodzi nieraz z wielkimi jądrami, czy sunia no jak to się nazywa, kurczę, u takich zwierzątek, piersi załóżmy, tak? Sutki. No sutki to sutki, ale no piersi, że ma ich tam ileś, nie? No. To ma takie zrakowaciałe. Jak to wygląda? Szybsza ścieżka, bardziej bolesna. A dlaczego? Bo się pies na przykład uprawiał seks, samiec załóżmy, w sposób niewłaściwy. Może być, że homo jakiś albo robił gwałty i kiedyś go dopadło, a dzieciątko odrzucone przez matkę, czy wyrzucone piskle z gniazda, czy niewykarmione dzieciątka spowodowały poczucie winy u matki i ona w inkarnacji zwierzęcej płaci taką chorobą raka właśnie piersi zwierzęcej. Mi się to nasuwa tak, ale to nie potraficie tego zobaczyć? No na pewno. Czyli ja widzę tylko, że są węże podłączone jakby do tych sutków i wiszą tak. No i wszystko jest czarne. Do jąder. Widzisz, Agnieszka? Tak, i wszystko jest czarne. No. Wypełnione w środku, na zewnątrz, nieładnie to wygląda. Jest rak, to jest czerń energetyczna, to tak to wygląda boleśnie. No boli to zwierzątka. Co posiałeś, to zbierasz. No proszę Państwa, nikt nie bierze pod uwagę ani własnej karmy, tak to trzeba tu powiedzieć, ludzie są sceptyczni, zarówno lekarze, jak i większość społeczeństwa. I to, że człowiek inkarnuje, to jest no już... Trzeba naprawdę tęgo myśleć, żeby się na takie coś tutaj, na taką myśl wyrazić, a jeszcze, że za chwilę osoba może mieć inkarnację, fokę, czy tam muchę, albo kozę, no to już do głowy trudno to zaakceptować, a taka jest prawda. Prawda jest trochę inna, bo to dusze inkarnują, no ale to powiedzmy uprościłem sobie tutaj. No jak już jesteśmy przy zwierzętach, to można wspomnieć nie tylko raka, ale też zwierzęta rzeźne, tak? Zwierzęta rzeźne, szybsza śmierć, bolesna i świadoma. Dusze zwierząt rzeźnych o tym wiedzą. O tym wiedzą. Wiedzą, co je czeka. Niektóre wiedzą lata wcześniej. Krowy na przykład. To no nie rozmawiam z krowami, tylko z duszami krów. To proszę to w ten sposób rozumieć. One wiedzą. One wiedzą. Pamiętam jeszcze w Tunezji przejeżdżaliśmy przez wioskę i wisiała chyba koza albo owca, no już
obojętne, to dwa takie same zwierzątka, załóżmy owce. Jedna wisiała już ubrana ze skóry, drugą opatroszył, obierał rzeźnik, a trzecia stała w kolejce, już następna, i tak patrzyła z niedowierzaniem na tą wiszącą. Prawdopodobnie docierało do tego, że no zdała tam jakiegoś Stefana czy Zosię, która wisi teraz ubrana ze skóry. Rozumiała chyba już, co się z nim stało, bo dusza była ludzka. No ale no, co teraz zrobić? Tak? Zwierzątka wiedzą. Może nie wiem, jak muchy wiedzą, bo to tam może być krócej, ale tak jest, wiesz, bakteria może też krótko żyje. To nie wiem, jak to tu wygląda. Nie wiem, jak tu, u tak drobnych żyjątek, tak, wirusy jakieś, nie wiem, ale te duże zwierzątka wiedzą. Mnie kiedyś bardzo zaskoczyło, gdy jadłam rybę, to dusza tej ryby do mnie powiedziała znienacka, oby tobie smakowało. A mi powiedziała kiedyś pierwsza dusza śledzia, miałam raka. Zjadłem dalej, no bo ja nie spodziewałem się, no nie wyraziłem zgody na raka. Rak nie jest chorobą zaraźliwą w ten sposób, że no, zjadłem tkanki raka, będę miał raka, ale można mieć poprzez te węże, tak, jeśli dusza wyrazi taką zgodę. No i tu już mi kilka właśnie takich żyjątek, które miałem już na talerzu obrobione, ugotowane, mówiło, że, no, że miało raka. Ja to przemadlam sobie posiłki wcześniej, no przynajmniej na śniadanie, na obiad to nie zawsze, ale na śniadanie mam nadzieję, że Bóg to rozszerza na wszelkie inne posiłki, tą moją modlitwę, ale codziennie. Proszę o uzdrowienie relacji z tymi, którzy mnie zjadają, których ja zjadam, którzy nas zjadają gdzieś tam w innych wcieleniach, no to... I zawsze jest jakaś odpowiedź. To nie ma tak, że to ja sobie rzucam w powietrze. Tak, to tak. Nie ma. To zawsze... Pomiędzy. Zawsze tu jest. No to co? Wszystko wiemy? Wszystkośmy powiedzieli? A rak roślin? Ktoś się zastanawiał? Ja się nad tym zastanawiałem jakieś 20-30 lat temu. Skąd rośliny mają raka? A mają. Skąd zwierzęta mają raka? I tak mi mgliście doszło do głowy, że no dobra, ludzie mają raka, ale dlaczego zwierzęta? Szczerze mówiąc, jak miałem 21 lat, to się dowiedziałem, że ryby mają choroby, robaki. To było dla mnie naprawdę takie oświecające satori. No jak to? Ale skąd? Mają. Mają robaki, mają no, solitery, różne się tam dziedziczy, ale rośliny. Dlaczego? Z tego samego powodu, co zwierzęta i ludzie. Tak? Jakieś tam szkodniki, pasożyty, umowy, wredna żona dopadła wreszcie i tam może jako chuba rosnąć, czy no nie wiem. Nie wiem, czy rakiem na przykład dla roślin nie są te jemioły albo chuby, tak, że rośnie. Pasożyty, tak. Jako pasoży. No nie jest to stricte wąż. Tu nie widziałem, szczerze mówiąc, węży. Ale wykańczają jeden drugiego. Bluszcz zdusi. Mogą być takie szkodniki. Ja cię dopadnę. Ty mnie popamiętasz. Wtedy symbionty też są pasożytami często. Nie zawsze, ale są pasożytami. Mi się przypomniała jedna pani, którą zresztą znam z tego wcielenia, pani Ela, i mówi, że ona musi być symbiotem na tym jakimś tam drzewie w inkarnacji. Pamiętam, no takie zdarzenie. Ten się wyłgał, znaczy nie wyłgał, tylko mówi, a to ja się tutaj nie potrzebuję. No i on, że tak powiem, usunął z siebie. No, przestał ją zasilać w energię. Nie wiem, jak to zrobił, ale przestał, no nie była z tego zadowolona. Symbiont nadrzędny. Orchidee są symbiontami, nie? Ale nie wiem, czy są szkodnikami, to tego nie potrafię powiedzieć. Ale storczyki też są pasożytami. Storczyki na drzewach. W tropiku, tak? To też wyczytałam ostatnio. Ładnie kwitną, ładnie, no ładne to wszystko. Dlatego na korzy się je tam pomaga. Można powiedzieć w ogóle jeszcze, bo mamy taką znajomą, która jakby widzi duszę drzew. I opowiada mi często, że widzi, że to są na przykład skazańcy, którzy zostali jakby zmuszeni do odbycia kary. O,
tak. I przyznam szczerze, że przy niej zaczynam widzieć te dusze. No i trochę jestem przerażona, ale, ale to naprawdę przy niej tylko wyjątkowo mi się jakoś tak załącza. Ja z drzewami miałem inne rozmowy i inne wglądy. Pamiętam pierwsze chyba takie większe zaskoczenie. Znaczy, było tak, że lat temu jak chorowałem trochę ciężko, powiedzmy 20, to chodziłem tam, przytulałem się do tych brzóz, prosiłem, żeby mi energię dały. No to tak samo jakbym przyszedł do, nie wiem, do tatusia czy do mamusia, do mamusi, żeby mi przyszedł, dał energię. No nie wiem, czy tam coś przychodziło, jakoś specjalnie mnie to nie uzdrowiło. Teraz bym tego nie zrobił, bo no, jest to żerowanie na kimś. No ale no załóżmy, że jest to praktyka, ktoś to wypraktykował. Ja bym tego nie polecał, szczerze mówiąc. Ale pamiętam, pojechałem gdzieś w Egipcie na pustyni i była taka droga dochodzenia do morza i rosła tam galeria palm sztucznie nasadzonych, ale osadzone w gruncie. I te no, palmy takie rozłożyste miały te swoje liście, powiedzmy, tak, czy gałęzie. I na nich były ukrzyżowane, no, inaczej, wczepione, jak nietoperze, wisiały dusze. Na każdym pojedyncza, nie? Nawaleni jak autobus, każda jedna. Pijani albo narkomani. Oni tam po prostu trzeźwieli w pełnym słońcu i to nie była chyba kara. No chyba, że tu słońce im tam dopiekało, ale nie wyglądało to na karę. Dlatego tu zdziwiło mnie twoje... A na czym ta kara miałaby polegać? Skazańcy? Skazańcy głównie... Czyli ona ich słyszała, ja nie. Głównie za właśnie Trzecią Rzeszę. Za zabijanie, a i wtedy jeszcze zaczęłyśmy widzieć dusze koni, które jak się spotkałyśmy, które po prostu zaczęły mówić, że były wcześniej rzeźnikami na przykład, albo żołnierzami i po prostu dlatego teraz taką ciężką karę mają i większość z nich już chorowała, widać było, więc niedługo na pewno rzeźnik albo coś ten deseń. Na pewno nieciekawa śmierć, natomiast no, zaczęłam mówić, że no, no to zrób coś z tym duszą, tak, jakby zacznij się modlić, no to nie, tam najzabawniejsze jak zaczęłam to tak w myślach mówić do tej duszy, jakby żeby dotarło, no to ten koń w tym momencie kiwnął głową, że tak i to było dobre. Po prostu obydwa naraz, bo to obydwa konie. I ona też to widziała, zaczęła się śmieć ta znajoma. Mówię, ja na drzew nie widzę aż tak dobrze dusz. Ale nie widzę logiki, czy nie widzę dlaczego no powiedzmy sprawcy, czy jacyś tam żołnierze okrutni, załóżmy, tak, czy skuteczni może w ten sposób, wcielali się w drzewa. Jako karę. Nie widzę tutaj logiki w tym. Ale to nie jeden raz się zdarzyło. Nie jeden raz. Ona... Ja nie podważam tego, że jeszcze inaczej. Jasnowidzący widzi dobrze, tylko trzeba sobie uzmysłowić, dlaczego jest taka przyczyna. Skąd się to wzięło? Nie mam pomysłu żadnego. To jest jakieś unieruchomienie. Stoisz na baczność i nie ma możliwości manewracji może. To jest może ta kara. Tak. Izolacja. Izolacja. Albo może było, może faktycznie Agnieszka dobrze zdefiniowałaś, że szło wojsko, macie rozkaz na baczność, też czytam, no powiedzmy, macie rozkaz wypełnić, to teraz stójcie i patrzcie na świat, no nie wiem, analizujcie może na tej zasadzie. Nie macie więzienia w sensie za kratami, stoisz na słońcu i tak dalej, oddychasz, rozmawiasz z kolegami, rozmawiasz z ludźmi. Ale tak naprawdę no, te interakcje są tylko na poziomie duszy, tak? Nie ma interakcji fizycznych. I niektóre dusze są uśpione, bo ona mi opowiadała też o tym, że widzi, że niektóre dusze są drzew uśpione i jakby nie reagują, ale są te, które już na przykład chcą już jakiejś zmiany i zaczynają reagować. I ilekroć ona przychodzi, ja też jak z nią przychodziłam, to widziałam, że na przykład, nie wiem, te dusze kłaniają nam się, a ja mówię, nie, już chyba naprawdę oszalałam. Nie. Ja mam,
Ja mam znajomego pana Śliwkę, Drzewo Śliwka, który czyta książki, nie? I to on czyta książki takie dotyczące rozwoju duchowego. Zresztą czasem na forum o nim pisze. Moje pan Śliwka, nie? No to o niego mi chodzi. A w razie przyjaźnimy. Nie? Obcinam mu hubę, jak tam mu narośnie. I tak no, podlewam dobrymi tam rzeczami. No. No. Pamiętam, jak było drzewo spróchniałe już i mówiło, że już spłaciło swoją karmę i że tak, odchodzi. Że odchodzi, tak, tak, tak. Myślę, jako no, istota tam, tak? Tak. Ale wiecie co, może są jakieś akty łaski w tej chwili, bo na przykład w Niemczech jest bardzo dużo zarażonych drzew i jest bardzo duża wycinka. No bo wycięcie to zakończenie. W Polsce jest to samo, jest dużo korników. No, może jakaś jest akt łaski. No, to też możliwe. No. Ja bym powiedziała jeszcze jedno odnośnie domów z Bali. A. Śmiało. A to, śmiało, śmiało, ale powiedz no tyle, ile możesz, ile chcesz. Ponieważ no, dzięki Sławkowi zaczęłam widzieć, że domy z Bali to są takie wystające zwłoki. No. Poobcinana, to nogi gdzieś, a to tak. Wiszą klejnoty, a to nad drzwiami na przykład ktoś, nie wiem, piękny sobie zrobił ganek, a tam po prostu drzewie klejnoty wiszą. Męskie, tak. I ostatnio patrzyliśmy z Konradem na taki dom, mówię, no nie, no wystają tak. Nogi. Ale pochwalisz się, że chciałaś taki dom sobie zafundować? No ja już też bym nie chciała. A teraz już ci przeszło? Nie przeszło, ale po prostu przemodlę temat. Nie da się przemodlić. Ja uważam, że to jest chybiony pomysł. No nie da się, ponieważ to zostaje. One tam są. One tam będą, no dopóki tak. Drewno będzie. To i one są. No to, ale będziecie mieli miłe otoczenie, tak? Kilkadziesiąt dusz. Może te proszę dusze państwa, będą przychodzić na modlitwę. Jak są zaciosy domu, tak, narożniki, tak, i wystaje tutaj jeden bal, załóżmy drugi bal, to tu na końcówkach wystają stopy ludzkie, tak? Tak. Nie ma domniemaj, że to jest no, nie ma, drzewo, tak? To, że jest ucięte równo i okorowane, dalej zostają te bale. No, nie wiem, jak was przekonać do zaniechania tego pomysłu. No. Dlatego jak ja widzę, jak wycinają drzewa, tu obok mnie teraz wycinają, to odwracam głowę. No. To w takim razie, kim są ci, co budują takie domy? Z drewna. A ten, co ścina? No taka właśnie. Rzeźnik, nie? Rzeźnik, to jest rzeźnik. Taka prawda, tylko mnie przekonują ludzie na warsztatach czasami, znaczy próbują przekonać, że skoro roślina, albo jest tam na ta forum, jestem takim dla jaroszy, tak, ahimsa, nie szkodzić, czyli jemy rośliny, a nie jemy zwierząt, bo to jest no, etyczne, tak, tylko że oni nie widzą właśnie tego. Tak, tego nie widzą, dokładnie. Tak, nie widzą, jak krzyczy marchewka, czy jak mówi bób, żeby go nie zjadać, tego nie słyszą, wygodnie powiedzieć, że to jest. No, u jaroszy to może być to, że ten, jednego pana kiedyś oglądaliśmy, który właśnie promuje taką dietę bezmięsną, to chyba było, że po prostu tak jakby płaca karmę za to, że krzywdził zwierzęta, tak? Tak, tak, tak. Ale jego dusza mówiła i tak umrę na raka. Kiedyś oglądałem japońskiego mistrza sushi. On się ileś lat uczył tego, żeby zostać mistrzem sushi. Ja się patrzę, a to jest inkarnowany rekin. Więc to nie ma tak, że ktoś osiąga mistrzostwo w obrabianiu ryb i o tak o spora, spontanicznie, nie? Czy tam drwale. No. Akurat w tej chwili jest posucha, tu gdzie mieszkam, nie ma komu rąbać tych drzew. No nie wiem, może lasy mało płacą. Nie ma w ogóle chętnych do zrywki, do ciężkiej pracy w lasach. I ludzie się proszą o pracownika, jak było kiedyś 8 chętnych, tak teraz jeden jest, ale go piła przewraca taki słaby, nie? Więc tu się nie nadaje za bardzo do roli. Coś się pozmieniało, być może, że modlitwy jakieś działają, albo drzewa protestują, że chciałyby jeszcze pożyć. Też tak może być. Na tym terenie nie ma komu pracować.
Być może gdyby no, nie było wojny na Ukrainie, no to by byli pracownicy, ale miejscowi nie chcą się za to brać. Nawet firmy nie chcą się podjąć takiej roli. Być może, że stawki są niskie, ale możliwe być, że, może być, że ileś tysięcy czy dziesiątków tysięcy dusz drzew, które jeszcze rosną, no dobra, my se chcemy pożyć, no to nas nie wycinajcie. I gdzieś to poszło przez Boga, ktoś ich wysłuchał i no jest taki efekt. Coś jeszcze o zwierzątkach czy roślinach? To Max Bali? Nie ma. No to co? Kończymy. Ja dziękuję. Dziękuję.